Snuj się, snuj bajeczko. Działo się to niedaleczko. W Zabrzu, przepięknej mieścinie, co z troski o dzieci słynie. Mieszkały tam dobre duszki, to siostry Boromeuszki i sierociniec tam miały. Sierotki tam małe mieszkały. Bernadeta, takie imię, miała siostra, która słynie z dyscypliny, surowości i łamania dzieciom kości. Wszystko to w imieniu Boga, to dla dzieci jest przestroga. Nagle w sierocińcu zamęt, mały Jaś wylał atrament i posprzątać nie potrafi. Za to zgwałcą go w parafii. Świętej siostrze Bernadecie wszystkie gwałty. W toalecie, te w sypialni i na schodach miłe są jak łaska Boża. Mówi siostra Bernadeta. Łzy, sieroty, to podbita. Lubię modlić się do Boga. Lubię dzieci torturować. A pingwinia szata czarna sprawia, że jestem bezkarna. Wszystkie krzywdy i tortury. Cały dzieci los ponury. Trwał latami. A co na to? Policja i prokurator? Sąd rozpatrzył sprawę całą i się nagle okazało, siostra to stworzenie Boże? Do więzienia iść nie może. Chyba wreszcie przyszła pora, by bajeczki zdradzić morał. W naszym kraju katolickim możesz szczypać dziecko w cycki. Możesz dręczyć nieustannie. Ważne, że... chodzisz w sutannie.